Siemaneczko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym pack openingu z paczek za Food Champions oraz SBC na moim kanale. Jak widzicie, do dyspozycji dzisiaj mam 9 paczek. Są to paczki, tak jak już wcześniej mówiłem, za Food Champions, za Golda 2 oraz za SBC, ważne mecze. Trzy pierwsze paczki są za Golda 2, następnie mamy paczkę piłkarzy Electrum Prime, później dwie paczki rzadkich piłkarzy Electrum, następnie mała paczka rzadkich piłkarzy Electrum, mała mieszana paczka piłkarzy i ostatnia paczka to mała mieszana paczka piłkarzy Prime. Na samym początku zaczniemy sobie od małej mieszanej paczki piłkarzy. Najsłabsza paczka z tych wszystkich, więc zaczniemy od niej. Nie spodziewam się w tej paczce jakichś wielkich trafów, ale już nieraz w tej FIFA jej zaskoczyło mnie, że w takiej najsłabszej paczce trafiłem ekrany. No i jedziemy, zobaczymy, czy tym razem mnie jej nie zaskoczyło, ale jest złota świecąca karta, jest to Meksyk PS, to będzie raczej Carlos Vela, który, tak jest, Carlos Vela, który w ostatnim tygodniu rozegrał swój ostatni mecz w barwach Realu Sociedad. Vela teraz przenosi się do LA Galaxy. Ciekawy transfer, a my jedziemy z kolejną paczką, małą mieszaną paczką piłkarzy Prime. Jedziemy. Zobaczmy, czy tutaj będą ekrany. No nie ma ekranów, ale są trzy świecące złote karty. Zobaczmy, napastnik Anglia, Manchester United, jest to Rashford, a więc to jest dobry traf, Marcus Rashford, 79 overall. Zobaczmy, oprócz niego jest Lacles, Anetti i brązowe karty, później jeszcze jest Hernandez, ale Rashford, dobra karta, mam go w klubie, zobaczmy ile jest warty, może coś koło 10 tysięcy, no nie. Z 5000, a na samym początku FIFA ile kosztował? Około 40 tysięcy, teraz tak już spadł konkretnie. Jedziemy z kolejną paczką, mała paczka rzadkich piłkarzy Electrum, 6 kart, 3 złote, 6 rzadkich. No to tu muszą już być ekrany, bo to jest nawet w miarę paczka, zobaczmy, no ale nie ma ekranów. Są za to świecące karty, Turcja, SPD, Potuk. Nie, tym razem nie Potug, ale jest to Topal. 80 overall, oprócz niego Pickford, Griffiths, Lecina. Oczywiście wysyłamy tych na listę do klubu, a tych ziomeczków na listę transferową. Przed nami 6 paczek do końca i zostały już te najlepsze paczki. Najlepsze paczki. Zaczniemy sobie może od której by tu zacząć. Zaczniemy może od paczki rzadkich piłkarzy Electrum, 12 kart, 6 złotych, 12 rzadkich, no i tutaj, tu już muszą być ekrany, tu już nie ma co obijać w bawełnę, muszą być ekrany, jakaś dobra karta, zobaczmy, są ekrany, jest najważniejsze, są ekrany, zobaczmy, jest to Polska, czy to, i to jest Łukasz Piszczek, a już miałem nadzieję, że będzie to Robert Lewandowski, ale Łukasz Piszczek nie jest zły, Polak, rodak w paczce, zawsze cieszy. Zobaczmy, kto oprócz niego jest również Wojtek Szczęsny, więc dwóch Polaków w paczce. Robi się polski skład, do tego Plea, Diaz, srebrne karty w duplikacie, Alan, Agra. Dobrze, wysyłamy ich oczywiście do klubu. Wojtek Szczęsny i Łukasz Piszczek, a tych ziomeczków na listę transferową. 5 paczek do końca, złota paczka rzadkich kart, może teraz pojedziemy paczką piłkarzy Electrum Prime, pojedziemy tą paczką, 12 kart, 6 złotych, 6 rzadkich i tu w tej paczce trafiłem Paula Pogbę, są ekrany, to jest najważniejsze i teraz kto? Chorwacja, lewy pomocnik, to jest Perisic, a już była taka nadzieja, że może to być Ivan Rakitic albo Luka Modric, ale Perisic nie jest zły, szkoda, że trafił się w informie, wtedy to już byłaby karta Monstrum. Jedziemy, oprócz niego kto? No Ruiz, NDI w duplikacie, Kessie, zobaczmy ile jest warty ten Perisic, około 4000, więc nie ma szału, Grosskreutz, Matko Boska, jak on spadł.
Ale spadek zaliczył z Borussii Dortmund. Jak większość w sumie graczy, co z Borussii Dortmund chodzi i później do niej wraca. Słabo idzie im, ale my idziemy dalej i mamy 4 paczki do końca. No to teraz paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. Tutaj coś musi być ciekawego. Jedziemy, ale nawet nie ma ekranów. No to Jesus albo Martial. Francja, ale będzie! No nie będzie, no. Jaki troll. Bo mógł być to Martial, który koło 20 tysięcy chodzi. Jest Lucas Show, Izquierdo, Vallejo, Welton, Pacheco, Nasri, Bernat w duplikacie. Oczywiście na listę transferową nie ma co quickselować ich. Zawsze można coś na tych kartach zarobić. I 3 najlepsze paczki. Paczki za Food Champions. Są ekrany. Czy to... To jest Inform. Tak jest. Francja. Napastnik. Chyba to nie będzie jakaś dobra karta. Tak jest. Jest to... Stebaczeł. Nie wiem, czy to tak się czyta. Stade Reims. 76 overall. To pewnie Quicksell będzie kosztował ten... Inform, zobaczmy. 10 tysięcy, to więc zostawimy go. Będzie potrzebny może do jakiegoś SBC, do tego Karius, kontrakty, leczenie, zmiana pozycji, strój, Reading. Wyślemy sobie może do klubu i chyba Sewicza wyślemy na listę transferową, a tych squikselujemy. I przed nami 2 najlepsze paczki w tym pack openingu, czyli 2 mega paczki rzadkich kart, 30 kart. 26 zł, 30 rzadkich. No i tu muszą być ekrany, są ekrany. Teraz przydałby się jakiś walkout. Zobaczmy, Hiszpania, napastnik. To będzie Aduriz. Nie mógł wypaść Diego Costa albo Morata. Tylko nie wiem, czy Costa jest dostępny w paczkach w sumie. Ale Morata on był, nie pogardził. Jest w sumie Matić. To może być karta, która jest coś warta. Zobaczmy. No ta karta to jest pełno końców. Casilla, Costa, Manuel. Huge kontrakty. Condition. Zmiana pozycji. Liverpool trzeci strój. Wyślemy sobie do klubu. Tutaj Seattle Sounders. Meyer w duplikacie, Pizarro, Karol, Kappa, Pabon. On może być coś warty, bo jest SBC z jego klubem, więc na razie wyślemy na listę transferową, a tu quickselujemy. No i została ostatnia mega paczka rzadkich kart. No jakby tu była ikona, to bym się nie obraził. Wręcz przeciwnie, 30 kart. 30 kart, no i musi być tu jakaś dobra... Chociaż jedna, jakiś walkout, zobaczmy, to nie będzie ikona, nie ma również informu, ale jest to Hiszpania, prawy obrońca, to będzie Carvajal, który jest mi w ogóle niepotrzebny, nie mógł się trafić taki Andres Iniesta, albo Sergio Ramos, to już by była miazga, oprócz niego Carvajal, Sansone, jest 84 overall i nagle jep, 79, później jep, 68, pięknie. Kontrakty, kondycja oczywiście w duplikacie, nie ma nikogo ciekawego. Słabo, no słaby ten pack opening wyszedł. Sansone Vitoria, Kanadyjczyk, w sumie on jest z Lechii Gdańsk, proszę bardzo. Teraz dopiero zauważyłem, ale to nie zmienia faktu, że ten pack opening był bardzo słaby. Nie trafiliśmy jakiejś szczególnej karty. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało i pod filmikiem zostawicie jak największą ilość łapek w górę. Jeśli chcecie oczywiście więcej takich materiałów, to również zostawcie łapki w górę pod filmikiem. Pochwalcie się również w komentarzach, co Wy trafiliście w paczkach za SBC oraz za Food Champions. Jak ktoś jest nowy na moim kanale i jeszcze go nie subskrybuje, to może to zrobić takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, to pozwoli Wam nie ominąć żadnego nowego filmiku, który pojawi się na kanale. Czekajcie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć.